W dzisiejszym magazynie Kulturka, jaką sprzedaż osiągnął nowy album Slipknot? Corey Taylor w ostrych słowach do fanów. Wokalista System of a Down wskazał najlepsze zespoły nu-metalowe i opowiedział o irytującym zachowaniu fanów zespołu. Youngblood wyda eksperymentalną płytę. Iron Maiden po raz kolejny w Polsce. Druga edycja wielkiego festiwalu w Las Vegas. Cześć, z tej strony Hubert, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym magazynie Kulturka, czyli naszym cotygodniowym formacie newsowym. Dzisiaj standardowo, jak co tydzień, przyjrzymy sobie oczywiście internetową prasę dotyczącą świata kultury, a głównie muzyki. W dzisiejszym magazynie Kulturka przyjrzę się artykułom ze strony terazmuzyka.pl, no i standardowo na początku przypominam, że jeśli lubicie tę serię i chcecie pomóc nam w rozwoju tego kanału, możecie zostawić pod tym odcinkiem łapkę w górę i komentarz, możecie zostawić również suba dla pełnej kulturki. Wtedy będziecie po prostu na bieżąco z muzycznymi treściami. Pięknie dziękuję Wam za każdą aktywność, a teraz lecimy już z dzisiejszym odcinkiem. Wokalista System of a Down, Serge Tankian, wskazał zespoły nu-metalowe, które jego zdaniem ukształtowały ten gatunek. Zapytany przez magazyn Revolver o właśnie najważniejsze nu-metalowe kapele, odpowiedział: Tool, Rage Against the Machine, Korn, Deftones. Niemal wszystkie są z okolic Los Angeles, gdzie w tamtym czasie rodziły się najważniejsze grupy. Są to zespoły, które zmieniły to brzmienie, scenę i co się wówczas działo, kiedy my się pojawiliśmy. Dajcie proszę znać w komentarzach, jakie są Wasze ulubione kapele nu-metalowe. W tym samym wywiadzie Serge Tankian opowiedział o jednym szczególnie irytującym zachowaniu fanów zespołu System of a Down. Ludzie napędzają mi pietra, wrzeszcząc znienacka w miejscach publicznych za moimi plecami. Wake up! Ktoś podchodzi i wrzeszczy mi do ucha. Wake up! Mówię wtedy: człowieku, serio? Wow. Cieszę się twoją ekscytacją, ale nie rób tego więcej. No panie Tankian, trzeba było w takim razie nie nagrywać wielkiego przeboju zespołu System of a Down. Nie, no oczywiście żartuję. Corey Taylor w ostrych słowach postanowił odpowiedzieć fanom, którzy oczekują, że Slipknot nagra album tak ciężki jak Iowa. W wywiadzie dla Enemy mówił: Jeden z problemów polega na tym, że jak nagrasz jeden z najcięższych albumów wszechczasów, jakim był Iowa, ludzie będą oczekiwali, że będziesz ciągle to powtarzał. Ale to jest cholernie nudne. Gdybyśmy tak zrobili, nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy dziś. Na bank. W komentarzu możecie napisać, czy zgadzacie się z panem Coreyem w tej kwestii. Pozostając w temacie Slipknot, mam dla Was kolejnego newsa, mianowicie Mike Portnoy, były perkusista Dream Theater, porównał nową płytę Slipknot do Pink Floyd i Radiohead. Jak pewnie wiecie, ostatnio zespół Slipknot wydał swoją nową płytę, The End So Far, i szczerze mówiąc, nie wszystkim przypadło ona do gustu. Co prawda, od większości krytyków otrzymała pozytywne recenzje, natomiast fani są podzieleni. Jedni są zachwyceni, inni zawiedzeni. Najlepszym tego przykładem jesteście Wy, nasi widzowie, bo część z Was w komentarzach pod naszą recenzją nowego albumu Slipknot wyraziła swoje opinie i były one właśnie podzielone. Nie brakowało słów zachwytu, nie brakowało opinii, że album średni i nie brakowało też pojazdu po nim, że jest tragiczny. Natomiast zachwycony tą płytą jest na pewno Mike Portnoy, który na swoim Twitterze przyznał, że płyta go powaliła. Perkusista napisał: Nie wiem, co puryści Slipknota mówią, ale dla mnie jest to jedna z płyt roku. Jakby Slipknot spotkał Pink Floyd i Radiohead. Podoba mi się. Zupełnie nowy poziom Slipknota. Kreatywnie jadą na pełnych obrotach. Kończąc już wątek Slipknot, bo zaraz przejdziemy sobie do innych zespołów, spójrzmy sobie, jak poradził sobie nowy album zespołu na listach sprzedaży w poszczególnych krajach. Przyznać trzeba, że pierwszy tydzień sprzedaży i miejsca na listach mogą być dla panów ze Slipknot zadowalające. Drugie miejsce na amerykańskim Billboard 200, pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii, Australii, Niemczech i Szwajcarii, kilka miejsc drugich i całe mnóstwo miejsc w top 10 w wielu krajach. Natomiast patrząc sobie na rynek, w który panowie zapewne celują najbardziej, tak jak zresztą większość artystów, bo jest to zwyczajnie rynek największy, czyli Stany Zjednoczone, w porównaniu z poprzednim albumem, czyli We Are Not Your Kind, jest delikatnie mówiąc trochę gorzej pod względem sprzedaży. Mianowicie We Are Not Your Kind w pierwszym tygodniu na terenie USA sprzedał się w nakładzie 118 tysięcy kopii, a The End So Far 59 tysięcy kopii. Miejsce co prawda nie tak odległe, bo The End So Far zadebiutował na drugim, a jego poprzednik na pierwszym, no ale różnica w sprzedaży naprawdę dość znacząca. No i jest to, słuchajcie, zjawisko występujące, myślę, u większości takich wielkich, ikonicznych artystów grających muzykę rockową czy metalową, że sprzedaż z albumu na album spada. Z czym to jest związane? No na pewno ze spadkiem sprzedaży płyt ogólnie. Ludzie kupują mniej płyt niż kiedyś, natomiast w te zestawienia wliczany jest też streaming, który być może po prostu powinien być liczony inaczej niż do tej pory, bo przecież jego udział w tym torciku przemysłu muzycznego jest coraz większy z roku na rok.
Nie wiem, myślę, że jest to w ogóle temat do rozkminy na jakiś dłuższy materiał poświęcony stricte temu, a ja lubię takie rozkminy, takie tematy, także dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście coś takiego u nas zobaczyć. Podsumowując, fakty są takie, że The End So Far jest pierwszym albumem Slipknot, który nie wszedł na pierwsze miejsce w Stanach od czasu Volume 3, który w 2004 roku również zajął drugie miejsce, ale generalnie pozycje na poszczególnych listach w innych krajach są naprawdę wysokie. Youngblood 2 września tego roku wydał album studyjny, natomiast wiele wskazuje na to, iż na kolejny jego fani nie będą musieli długo czekać. Tym razem chcą zaskoczyć swoich słuchaczy. W podcaście 33 with William Patrick Corgan, który prowadzony jest przez wokalistę The Smashing Pumpkins, Youngblood powiedział: mam kolejny album, ale nie wiem, kiedy się ukaże. Został nagrany w okolicach nowego roku 2021. W miesiąc zrobiliśmy psychodeliczny album rockowy. Chcę to po prostu w pewnej chwili opublikować, żeby każdy mógł poczuć tę muzykę w całości. Nie będzie wcześniej żadnych singli. Zapowiada się więc album niespodzianka. Iron Maiden po raz kolejny zagrają w Polsce. Po bodajże wyprzedanym show na Stadionie Narodowym latem tego roku, szczerze mówiąc nie wiem, czy był wyprzedany czy nie, jeśli wiecie, możecie dać znać, panowie ogłosili nową trasę koncertową i tym razem zawitają do krakowskiej Tauron Areny w roku 2023. Nadchodząca trasa przyjmie nazwę The Future Past Tour i bazować będzie na kompozycjach z wydanego w 1986 roku albumu Somewhere in Time oraz na kawałkach z najnowszej studyjnej płyty, czyli Senjutsu. Przyznać trzeba, że jak na Ironów przystało, wszystko jest jak zwykle pięknie opakowane, grafiki i trailery zapowiadające turnę są naprawdę super, więc zapowiada się ciekawie. Założyciel i basista Iron Maiden Steve Harris wypowiada się na temat nadchodzącej trasy następująco. Po wydaniu naszego ostatniego albumu Senjutsu uaktualniliśmy nieco obecną trasę Legacy of the Beast Tour, otwierając występ pierwszymi trzema utworami z tego albumu w scenerii japońskiego pałacu. Ponieważ nie ma sensu powtarzać tego podczas trasy z albumem Senjutsu, pomyśleliśmy o innych opcjach i zdecydowaliśmy się na powrót do Somewhere in Time, ponieważ nie była ona uwzględniona w różnych historycznych trasach, które graliśmy przez lata. Były one oparte na naszych nagraniach z koncertów z lat 80., a niestety nie nakręciliśmy tej trasy. Wina menedżera. Przez lata mieliśmy mnóstwo prośb od fanów o utwory z tej płyty, więc teraz zamierzamy je zagrać, plus oczywiście kilka innych, które wiemy, że Wam się spodobają. Będzie to również szczególnie satysfakcjonujące, że w końcu będziemy mogli zagrać niektóre z bardziej epickich utworów z Senjutsu. Długo musieliśmy na to czekać. 2023 rok to będzie ekscytujący czas i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć wszystkich fanów w Polsce i w całej Europie. Jeśli jesteście fanami Iron Maiden, dajcie proszę znać w komentarzu i dajcie oczywiście znaka, jeśli wybieracie się na krakowski koncert. Ostatnio informowałem Was o wydarzeniach na pokładzie grupy Fever 333. Mianowicie gitarzysta oraz perkusista postanowili odejść z zespołu, więc w kapeli jako jedyny pozostał jej założyciel, czyli wokalista Jason Alan Butler. To oczywiście postawiło na jakiś czas spory znak zapytania względem projektu, który przecież ma ogłoszoną trasę koncertową z koncertem m.in. w Polsce. Fani na szczęście dość szybko doczekali się wyjaśnienia, które na instagramowym profilu Fever 333 opublikował Jason Alan Butler właśnie. Rozpocząłem ten projekt, aby wypełnić przestrzeń w muzyce i kulturze, którą zawsze chciałem zobaczyć i wiem, że wielu innych, takich jak ja, liczyło na podobne doświadczenie. Oferowanie postępu nie tylko na scenie, ale poprzez sztukę jest dla mnie najważniejsze. Powiedziałem sobie, że nie pójdę na kompromis w realizowaniu tej wizji i muszę trzymać się tej obietnicy. Nie tylko dla mnie, ale także dla innych, którzy szukają miejsca, w którym mogliby poczuć się wolni. Chcę więc wykorzystać ten moment, aby podziękować Arikowi, Stevenowi i wszystkim, którzy do tej pory mi to umożliwili. Początkowa era Fever 333 była niesamowita. Na tak wiele sposobów jestem niezwykle podekscytowany, że będę mógł przedstawić Wam kolejną. 21 października ukaże się czwarta studyjna płyty Dawida Podsiadły, wyprodukowana we współpracy z Jakubem Galińskim, producentem muzycznym na co dzień grającym w zespole Dawida. Album zatytułowany będzie Lata 20, a tak Dawid mówi o swojej nowej płycie. Lata 20 to moje pierwsze 10 lat innego życia, innego od pierwszych 20. To także nabranie powietrza do płuc przed zbliżającą się 30 i zderzenie się z moim nastoletnim wyobrażeniem o tym, kim wtedy będę. Wachlarz emocji, który towarzyszył mi podczas pracy nad albumem, był bardzo szeroki, ale w ogólnym odbiorze sama płyta wydaje mi się całkiem taneczna i bardzo przebojowa. Chyba najbardziej z dotychczasowych. Mace Kennedy, który gra w zespole Alter Bridge, ale również ze Slashem i The Conspirators, usłyszał kiedyś od legendarnego gitarzysty bardzo cenną radę odnośnie komponowania. W wywiadzie dla Teraz Rocka Mace Kennedy, mówiąc o tym, jak podchodzi do komponowania, powiedział:
Dla mnie ważne jest, żeby mieć punkt wyjścia, coś esencjonalnego, czy to riff, czy melodię refrenu, progresję akordową i do niej dobudowuję resztę. Slash powiedział mi kiedyś, jeśli masz co najmniej dwa dobre pomysły, zrobisz z nich piosenkę. Kiedy więc mam dwa czy trzy pomysły na piosenkę, wiem, że mogę zaprezentować je kolegom z zespołu, a oni dodadzą resztę. Najważniejsze, żeby szkielet był solidny. W Stanach Zjednoczonych, a konkretniej na terenie Las Vegas Festival Grounds, odbędzie się w tym roku festiwal When We Were Young. Kiedy ten przepotężny line-up, powracający klimatem pewnie do początku lat 2000, czy do powiedzmy 10 lat wstecz, został ogłoszony, o festiwalu zrobiło się naprawdę głośno i wszystkie bilety zostały błyskawicznie wyprzedane. W sumie nic dziwnego, patrząc na nazwy zespołów takich jak My Chemical Romance, Paramore czy Bring Me the Horizon. Później organizatorzy zdecydowali się dorzucić drugi dzień festiwalu, a później jeszcze trzeci. No i wszystkie trzy dni wyprzedały się w ekspresowym tempie. Mimo że pierwsza edycja, która ma się rozpocząć 22 października tego roku, jeszcze się nie odbyła, organizatorzy postanowili ogłosić już edycję drugą na rok 2023. No i w przyszłym roku zagrają m.in. Green Day, Blink-182, 30 Seconds to Mars, The Offspring czy 5 Seconds of Summer. Kurczę, powiem wam, że przydałby się taki festiwal gdzieś w Europie, bo naprawdę wygląda przepotężnie, jest bardzo fajnie opakowany, no ale tak naprawdę zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praktyce, ponieważ dość dziwne jest to, że ogłoszona jest taka masa zespołów, a festiwal trwa jeden dzień. Bo na wszelki wypadek rozjaśnię tutaj, że pierwsza edycja nie jest podzielona na trzy dni i ten skład artystów będzie podzielony właśnie na te trzy dni, tylko po prostu ten festiwal odbywa się trzykrotnie i za każdym z tych trzech razy jednego dnia będą grać wszystkie ogłoszone zespoły. Zastanawiam się, jak organizatorzy to rozwiążą, ale będzie się to wiązało pewnie po prostu z podzieleniem terenu festiwalu na wiele scen i fani będą musieli wybierać, który zespół wolą zobaczyć o danej godzinie. Szczerze mówiąc, jestem bardzo ciekawy opinii uczestników po pierwszej edycji i czy wszystko po prostu przebiegnie sprawnie i przyjemnie. Legendarny gitarzysta grupy Slayer, Kerry King, w wywiadzie dla Metal Hammera wspominał, jak na początku lat 90. Slayer grał trasę z Alice in Chains. Wówczas też usłyszał utwór, który stał się jego ulubionym kawałkiem tego zespołu. Gitarzysta Slayera mówił: Them Bones to znakomita piosenka, jest krótka, ciężka, ma świetne teledyski, te naprawdę wpadające w ucho partie wokalne. Na pierwszych dwóch płytach ci kolesie byli niedoścignieni, zespół miał świetną energię, a Lane był wielką gwiazdą. Grali z nami na Clash of the Titans i przez kilka pierwszych koncertów zastanawialiśmy się na backstage'u, kto ma taki świetny głos. Zaczęliśmy wychodzić co wieczór, żeby obejrzeć cały koncert. Warto w tym miejscu przypomnieć, że album Dirt zespołu Alice in Chains, z którego pochodził utwór Them Bones, niedawno obchodził swoje 30. urodziny. Dajcie znać w komentarzu, jeśli lubicie tę płytę i zespół Alice in Chains. No i dobra, to tyle w dzisiejszym magazynie Kulturka. Pamiętajcie, że jeśli lubicie tę serię, nasz kanał i chcecie, żebyśmy tworzyli dla Was coraz lepsze materiały, możecie zostawić tutaj łapkę w górę, komentarz i oczywiście subskrybować nasz kanał, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Pięknie dziękuję Wam za obecność i do usłyszenia wkrótce.